Ale pamiętajcie o tym, że ta Ewangelia jest właśnie o tym, co się dzieje także na mszy świętej. Idź, bo jesteś posłany. Zanurz się w sadzawce, która nazywa się posłaną. Wszyscy jesteście posłani. Ewangelia jest w waszych rękach, w waszych ustach, w waszym życiu. Tu nie trzeba gadać, trzeba żyć. Ewangelia się przekazuje świadectwem życia. Nie chciałbym, żeby o kimkolwiek z was, ktokolwiek, kto patrzy na was z daleka, z zewnątrz, powiedział, po tobie nie widać wiary. To jest nasz dramat. Że my się wstydzimy, opuszczamy głowę i mówimy, wszyscy nas atakują. Bądźcie wiarygodni w swojej wierze. Bardzo wam tego życzę. Przez te dni rekolekcji będziemy się wiercać w to, czym jest wiara, ale też czym wiara nie jest. Będziemy oddzielać wiarę od religijności, od tradycji, od przyzwyczajów. Może wiele rzeczy poburza. Może już nic nie będzie takie same. Ale właśnie o to chodzi. Mleczaki muszą wypaść, muszą zacząć rosnąć nowe, wielkie, białe zęby. I to jest zadanie dla was, ale także dla wszystkich starszych. Rekolekcje to jest czas wypadania mleczaków. Uczymy się dojrzałej wiary. Bardzo wam dziękuję. Dbajcie o swoje głowy, swoją pamięć, o swoje mózgi. Jesteście fantastyczni.